Wojtek, ostatni powrót do Nowego Sącza, nie bardzo znany, bo przegraliście, a dzisiaj jak ocenisz? No mecz na pewno fajny dla oka, dla kibiców. Dużo bramek, dużo się działo. Myślę, że remis zasłużony dla obu drużyn. My wygrywaliśmy, później przegrywaliśmy. No, sytuacja się zmieniała diametralnie. Zakończyło się remisem. No, trzeba się cieszyć z tego, że wywozimy stąd chociażby jeden punkt, bo ja chłopaków też uczulałem, że tutaj jak odstawimy nogę, to na pewno zostaniemy porozbijani przez nich, bo tutaj się zawsze ciężko grało i sam wiem, bo tutaj też piękne chwile spędziłem. Mam nadzieję, że jeszcze może dane będzie mi spędzać. Na razie jestem w Chojnicach. Gram dla tamtego klubu, staram się grać jak najlepiej i no takie jest życie, no zobaczymy co czas pokaże dalej. Sandecja z Chojnicami lubi sobie poszczelać, bo jak dobrze pamiętasz, pierwszy mecz tamtego sezonu, również remis i również dużo bramek, dokładnie 6, bo było 3-3. No tak, to już bardzo dawno temu, bo to jeszcze przed kontuzją moją, także no widocznie gramy ofensywny futbol. W naszym meczu zawsze dużo pada bramek i z tego trzeba się cieszyć. Dla kibiców na pewno to jest bardzo fajna rzecz. Po to przychodzą na mecze, żeby oglądać bramki. Dzisiaj zobaczyli aż 8. Myślę, że niektóre były piękne, niektóre były po składnych akcjach, niektóre były, można powiedzieć, przypadkowe. No ale bramka jest bramką, z tego trzeba się cieszyć. Z każdej bramki my się na pewno cieszymy, że wywozimy z trudnego, bardzo trudnego terenu jeden punkt. Życzymy ci, Wojtek, powodzenia dalej w Chojnicach i czekamy na ciebie w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo, zobaczymy co będzie.